Szczęść Boże moi drodzy, witam Was 8 maja na przetartym szlaku. Czołóweczka i ruszamy. Kolejny fragmencik z czwartego rozdziału. Wielką mądrością jest nie działać impulsywnie, ani też nie trwać za wzięcie przy swoich poglądach. Do niej także należy nie jakimkolwiek słowom człowieka wierzyć, ani też wlewać w cudze uszy to, co się słyszało lub z czego ktoś się nam zwierzył. Często widzimy na spotkaniach rodzinnych, na studiach, w szkole, w pracy, jak wielu z nas tak mocno i kurczowo trzyma się swoich przekonań. Mówiliśmy w środę w ostatnim odcinku o tym, że nie chodzi tylko o wiedzę w naszym życiu. Miejmy dystans do swoich poglądów. Nie uważajmy ich za ostatecznych. Przecież tyle razy już przekonaliśmy się, że się myliliśmy, mimo że byliśmy święcie przekonani o naszym poglądzie, o tym, że coś jest prawdą, a jednak okazało się, że tak nie było. To samo czyńmy w relacji do Boga i do drugiego człowieka. Nigdy nie zamykajmy na nich swoich drzwi do serca. Może być tak, że w tym momencie nie poznałeś jeszcze Boga, nie doświadczyłeś jego miłości. Spokojnie. Nie wiesz, w którym momencie Pan Bóg zapuka do drzwi Twojego serca. Może to będzie dzisiaj, może za miesiąc, a może tuż przed swoją śmiercią. Ważne, żebyś nigdy nie zamykał drzwi do swojego serca Panu Bogu. To samo z bliźnim. Nigdy nie używaj słów takich, że nigdy ci nie przebaczę, nigdy ci nie pomogę, nigdy nie zapomnę. Nie wiesz, w którym momencie Pan Bóg da Ci łaskę przebaczenia wobec bliźniego. Da Ci siłę do tego, żeby pewne trudności przeskoczyć, przejść z Jego mocą. I druga rzecz wynikająca z tego tekstu. Zobaczmy, jak my lubimy obmawiać, jak my się cieszymy, że zyskujemy kolejne informacje o kimś, jak łatwo to przekazujemy dalej. I dzięki temu, niestety, powstają takie łańcuszki obmowy. Ciągle przekazujemy kolejnym osobom informacje, które potem ulegają zniekształceniu i tworzą się plotki. Rada dzisiaj dla ciebie. Kiedy usłyszysz informacje o kimś, zatrzymaj ten łańcuch plotek, nie przekazuj już tego dalej. Bądź tym, który będzie jako pierwszy szukał prawdy. To jest trudne, ale z Bożą Pomocą i Jego miłością jesteśmy w stanie to uczynić. Niech tak się dzieje. Amen. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, Szczęść Boże.